Rozwód Daniela Martyniuka właśnie się zakończył. Po zmaganiach na sali sądowej wszystko stało się jasne. W sprawie syna i byłej synowej wypowiedziała się także Danuta Martyniuk. Żona króla disco polo wyjawiła, jakie wiadomości otrzymywała od synowej. Ich treść jest zaskakująca. Czyżby potężny skandal wisiał w powietrzu? Danuta Martyniuk cały czas wspiera syna, pojawiła się także w sądzie na sprawie rozwodowej i nie ukrywała, jakie ma zdanie na temat swojej byłej synowej. Daniel Martyniuk i Ewelina Golczyńska 21 września oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo, jednak to nie koniec sprawy. Żona króla disco polo wyjawiła treść wiadomości, jakie otrzymywała od synowej. Danuta Martyniuk wyjawiła treść SMS-ów od byłej żony syna podczas rozprawy rozwodowej. Danuta Martyniuk nie przebierała w słowach. Widać było, że nie kryje się z tym, jak jest wzburzona na myśl o Ewelinie. Jeszcze w dniu rozwodu syna, postanowiła podzielić się z reporterami Pudelka wiadomościami, które otrzymywała od synowej. Jak się okazuje, była żona Martyniuka miała bardzo dużo żalu do jego rodziców. Do niedawna, tak jak obiecywaliście, liczyłam, że weźmiecie się za Daniela porządnie, przestańcie finansować jego nałogi i kolejne zachcianki. Przestańcie ukrywać i zwalać winę na innych za jego postępowanie. Niestety, jak się okazało, nadal pobłażacie jego występkom, ale również ukrywacie jego romans z Faustyną. Nigdy nie czułam się tak potwornie upokorzona i to przez osoby, które traktowałam jak własną rodzinę, napisała Ewelina. Padły poważne oskarżenia. Danuta Martyniuk woziła syna na randki z byłą dziewczyną. W treści wiadomości od Eweliny padły także oskarżenia, że Danuta Martyniuk woziła swojego syna na randki z byłą partnerką, Faustyną. Takiego zachowania Ewelina nie mogła zrozumieć. Czy to jest w porządku, że mama wozi Daniela na randki z Faustyną, a mówi w rozmowie, że Daniela zawiozła do Wasilkowa i tam spędza urodziny? Jak wam ufać, skoro oszukujecie matkę swojej jedynej wnuczki? Pytała Ewelina. Danuta Martyniuk nie będzie widywać wnuczki? To jednak nie wszystko. Ewelina przekazała, że będzie się zastanawiać nad tym, jaką formę będą miały kontakty Zenka i Danuty Martyniuków z ich wnuczką. Pojawiły się słowa, że dziadkowie mogą mieć ograniczony kontakt z Laurą. 2, 3. W przyszłości zastanowię się, w jakiej formie będą możliwe wasze kontakty z Laurą, które na ten moment chcę ograniczyć, gdyż zbyt wiele bólu i cierpienia mi sprawiliście i nie mogę zrozumieć, dlaczego mnie tak traktujecie. Nie pozwolę, abym ani ja, ani Laura była używana do naprawiania waszego wizerunku, zepsutego przez waszego syna Daniela. Jeżeli przeczytam, że obrażacie mnie i mówicie kłamstwa, będę dementować oficjalnie. Dość tych kłamstw i obłudy. Dość wstydu i stresu. Nie pozwolę siebie obrażać i niszczyć życia mi i Lali.
Dość już przykrości i wylanych łez, brzmiała treść wiadomości do Eweliny. Źródło, Fakt.